Magiczna leśniczówka. Gdy przyjaciele mówią ci, znamy takie piękne miejsce wśród dzikiej przyrody, gdzie panuje fantastyczna atmosfera, są niezwykli ludzie, dają wyłącznie własne super żarcie słowem bajka to nie zastanawiaj się, tylko tam jedź. Opowiadanie o magicznej leśniczówce jest najszczerszą prawdą. Od czasu pierwszego pobytu Jacek wraca tam często od wielu, wielu lat. Kocha to miejsce. Do dziś jest tam wszystko to, czego oczekujemy od przyrody. Piękny szlak wodny spiszu przez jezioro Roś do śniartw. Dzikie lasy i na tej trasie dość duże jezioro Kocioł. Ale od początku. Leśniczówkę w lisich jamach, piskie nadleśnictwo, powierzyło panu Kazimierzowi. Domostwo pana leśniczego znajdowało się nad jeziorem Kocioł, które od zawsze nazywano Kociołkiem. Jezioro to. O Owalnym kształcie i powierzchni blisko 300 hektarów, położone jest 12 km na północ od Piszu. Od strony północnej znajduje się wieś kociołek szlachecki. Od południa wpływa do jeziora rzeczka Wilkus, część szlaku kajakowego Roś Śniardwy. Od północy jeziora płynie ku Śniardwom rzeczka. Białoławka. Brzegi jeziora są płaskie, tylko po stronie zachodniej nieco wyższe i bardziej strome. Głębokość wynosi około 30 metrów. Piaszczyste i miejscami muriste dno skrywa wiele tajemnic. Pociski, niewybuchy, jak głosi legenda, samolot myśliwski. Jest to możliwe, bo sąsiedztwo jeziora stanowi poligon wojskowy w Orzyszu i miejsce, w którym w okresie II wojny światowej znajdowało się niemieckie lotnisko wojskowe Luftwaffe. Zabudowania gospodarcze nad Kociołkiem i leśniczówkę rozdziela droga Pisz-Giżycko. I dystans ponad dwóch kilometrów. Był rok 1962, gdy dwunastoletni Jacek przyjechał z rodzicami do Lisich Jam. Leśniczówka przypominała mały dworek z kolumnami i gankiem. Obok po obu stronach podwórza były stajnia, obora i stodoła, murowane z kamienia i cegły. Takiego miejsca się nie zapomina. Zabudowania otaczały piękne dzikie lasy puszczy piskiej, a teren wokół był malowniczo pofałdowany. Matecznik pomyślał Jacek, wspominając fragment pana Tadeusza. Pełne uroku leśne dróżki prowadziły w różnych kierunkach. Leśniczy pan Kazimierz pochodził z ełku. Jego rodzina, żona, córka i dwóch synów przybywali najczęściej w domostwie nad jeziorem, zaś on sam w leśniczówce. Gdy siedzieli z Jackiem na ganku, leśniczy opowiadał: Chciałem, by któryś syn przejął po mnie gospodarstwo i leśnictwo, ale żaden nie chciał. Takie sprawy do miasta ich ciągnęło. Córka najdłużej została, ale i ona uciekła. Lasu pilnuje, bo złodziejaszku wielu się kręci, chętnych, by wywieźć gotową, pociętą pryzmę drewna. A ja robotnikom leśnym płacę i rozliczać się muszę. Takie sprawy. Jak chcecie, złowimy się i usmażymy na obiad. A wiesz, chłopcze, sielawa to dobra ryba. Głęboko chodzi, a nasz kociołek głębszy jest niż mówią. Jest miejsce, gdzie rzuciliśmy sieć na głębie, to na pięćdziesiąt metrów zeszła. Dłużej nie mieliśmy. Smaczna ta sielawa, stadami chodzi. Czasem niewiele złowimy, a nieraz sporo. Teraz jakby mniej jej było, choć woda czysta. Tam po drugiej stronie, w kociołku szlacheckim, PGR jest i limity na rybę mają. I co myślisz, że ich przestrzegają? A gdzie tam? Łowią ile w wlezie. I to w czasie tarła. Łobu zerka i tyle. Takie sprawy. A do Lisi Chiam przyjeżdża na polowania, sam łowczy III Rzeszy, marszałek Rzeszy i dowódca hitlerowskiego lotnictwa, Hermann Göring. Gdzieś tu, na trasie kolejowej Pisz-Orzysz, przystawał jego słynny pociąg sztabowy Azja, relacji Szeroki bur, Gołdap, Rominty. Takie sprawy. Pan Kazimierz nie był szczególnie rozmowny. Nigdy nie zdradzał swoich leśnych tajemnic. Zawsze chodził w zielonym mundurze. Czapce z daszkiem, gumiakach, ze strzelbą przewieszoną przez ramię. Jedno oko miał za mgłą, nie widział na nie z pewnością. Czasem o zmierzchu słychać było w lesie wystrzały i następowała głucha cisza. A następnego dnia podawano dziczyznę na kolację. Więc mimochodem pytali: To pan strzelał wczoraj? Dwa wystrzały były. A on kręcił głową, takie sprawy. Nie ja, może ktoś kusował, ja nic nie słyszałem. Wczoraj nad jeziorem byłem. Szczerbińcy, przyjaciele rodziców, przyjechali z synem. Jak wszyscy goście leśniczówki, z pasją grali w karty i zdrowo popijali. Kawały! Sypały się jak z rękawa. Ania Szczerbińska z rana przed śniadaniem odprawiała swój rytuał kawka z papierosem. Trzeba umieć tak trzymać papierosa elegancko i z nieskrywaną miłością. Była sympatyczną brunetką. Początek lipca piękna, słoneczna pogoda. Zapach lasu, wszech otaczającego leśniczówkę, zapadał gdzieś głęboko. Wieczorem, usypiał, jak narkotyk, po którym nad ranem wciąż kręciło się w głowie. Szczerbińscy czekali na przyjazd córki Julii, która skończyła osiemnaście lat i właśnie zdawała na AWF. Często dzwonili do Warszawy, pytając o przebieg egzaminów. Telefon na korbkę stał na dole w leśniczówce i łączył nas ze światem przez nadleśnictwo w Piszu, potem przez pocztę. Ale dodzwonienie się gdziekolwiek graniczyło z cudem. Kiedy po udanych egzaminach Julia przyjechała do Lisich Jam, Jacek wpadł w zachwyt. Brunetka, kręcone czarne włosy, zgrabna, z efektownym biustem, doeczkami w policzkach i fantastycznie ciepłym, ujmującym uśmiechem. Była wesoła, pogodna i zawsze uśmiechnięta. Sprawiła, że chodził jak oszołomiony. W jednej chwili przestało istnieć wokół niego wszystko, nawet przyroda. Pragnął być jak najbliżej niej, słuchać, jak mówi, jak się śmieje, i patrzeć, jak się porusza. Ideał. Ogarnęło go szalone uczucie pierwszej miłości i pewność, że dla niej zrobiłby wszystko. Jeszcze nie był licealistą, a ona już studentką. Ale czy to miało jakieś znaczenie? Po kilku dniach skrywanych emocji, postanowił dać Julii jakiś sygnał. Pokazać, jak wiele dla niego znaczy. Zaproponował przejażdżkę po lesie. Dwukółka była akurat zaprzężona, a koń zwolna skubał resztki trawy rosnącej na podwórzu. Zgodziła się. Omal nie zemdlał ze szczęścia, gdy ujął lejce, a Julia usiadła obok niego. Ruszyli drogą leśno na północ w stronę Zdor. Wziął ją za rękę, mówiąc, by się nie bała, bo pojadą szybciej. Użył kilka razy bata i dwukółka pognała po dukcie. W głowie mu szumiało. Tak pragnął jej powiedzieć, lub choćby dać do zrozumienia, że jest najpiękniejsza na świecie. Jednak, zamiast użyć słów, umiał tylko gnać dwukółką coraz szybciej i szybciej. Julia chwyciła go za rękę i poprosiła, by zwolnił, ale koń pędził już tak szybko, że nie umiał go powstrzymać. Na nierównościach podskakiwali wysoko na ławce, pomagając sobie, by nie wypaść. Bez rezultatów wciąż ściągał lejce, koń wpadł w dziki i niekontrolowany galop. Jacek miał już tylko jedno w głowie: zatrzymać dwukółkę, aby Julii nic się nie stało. Na zakręcie prawe koło trafiło na sterczący, wysoko obcięty pień. Wylecieli z siedzeń w górę, tracąc równowagę. Jakoś udało im się nie wypaść na drogę. Szarpnięcie było tak silne, że koń zwolnił. Zawrócili. Później milczeli, a Jacek ukradkiem zerkał na Julię, czy nie ma do niego Żalu z powodu tej wariackiej gonitwy. Gdy stanęli przed leśniczówką, spojrzała mu w oczy i z lekkim uśmieszkiem powiedziała, Jacek, było fajnie. Dziękuję. Pomyślał, że domyśliła się, co było przyczyną jego szalonej jazdy. Cóż miała powiedzieć, dla niej był jeszcze dzieckiem. A ona świeżo upieczoną studentką i dziewczyną, która właśnie stawała się kobietą. Podczas opalania czy na łódce zdarzało się, że kładła rękę na jego ramieniu. Umierał ze szczęścia. Robili częste wypady w puszcze, czyli wychodzili za ogrodzenie leśniczówki. Dziki wyryły ogromne leża w pobliskim mokradle. A na pole przy domu codziennie o zmierzchu podchodziły jelenie i łosie. W leśnych jarach i zagłębieniach, w mokradłach oglądali ślady racic lochy, odyńca i warchlaków, odciśnięte w zrytych błotniskach i trawie. Wokół leżały połamane krzewy i gałęzie. Gęste krzaki, ogromne liście paproci, zwarty las mieszany, Stanowiły doskonałe miejsca na barłogi albo legowiska błotne. Wieczorem słyszeli ryki i złowróżbne, przeciągłe wycia. Starał się nie odstępować Juli na krok. Czas upływał na leśnych wędrówkach, jeździe na rowerach, pływaniu w jeziorze, łowieniu ryb na wędkę. Zbieraniu grzybów i jagód. Rodzice grali w brydża. Nie mógł napatrzeć się na Julię, a ona z pewnością dostrzegła jego platoniczne uwielbienie. Tymczasem ojciec Jacka nie miał takich problemów. Julia spodobała mu się nie mniej niż synowi. Lekko szpakowaty, wysportowany były komandos lat 38, bardzo szarmancki, zrobił na Juli wrażenie. Oboje niepostrzeżenie znikali w lesie na dłuższe chwile, co w końcu wzbudziło niepokój jej rodziców i jacka. Dotarły do niego strzemki słów, gdy ojciec Juli, przyjaciel i rówieśnik jego taty, w ostrych słowach wyrażał swe oburzenie. Spostrzegł, że jego mama, która miała wówczas zaledwie 32 lata i wdziękiem wcale nie ustępowała Julii, zaskoczona niezwykłą dla niej sytuacją, też sprawiła ojcu wymówki. W ogniu i zgiełku wieczornych kolacji, suto zakrapianych alkoholem, gdzieś się sprawa rozmyła. Albo też leśni spacerowicze stali się ostrożniejsi. Magia leśniczówki lisie Jamy tkwiła w niepowtarzalnej atmosferze tego miejsca i całej okolicy śniartw. Wielokrotnie maszerowali przez zdory i dalej wąską groblą na półwysep szeroki ostrów. Z klifu widać całe jezioro, w oddali Mikołajki popielno. To miejsce kultu Galindów i strategicznego punktu, fortu Lyk, niemal twierdzy. Do gości Lisi Chiam na weekendy i na dłużej dojeżdżali członkowie rodzin i znajomi. Lista stałych bywalców wydłużała się z roku na rok. Z braku wolnych przestrzeni, miejsca do spania przygotowywano w całej leśniczówce i jej zakamarkach. Na klatce schodowej i pod nią, na rozgrzanym poddaszu, nawet w biurze. Na czas pobytu w leśniczówce wszyscy stanowili jedną wielką rodzinę. A co z uczuciami ojca i syna do pięknej studentki? Zapytacie. Prawdziwa bomba wybuchła późną jesienią, gdy wyszło na jaw, że ojciec Jacka regularnie spotyka się z Julią. Mieszkała z rodzicami niedaleko domu Jacka nie więcej niż 15 minut piechotą. W końcu doszło do wielkiej awantury i sprawa po paru miesiącach Ucichła. Jackowi żal było Julii i mamy, a do ojca poczuł niechęć pomieszaną z nutą zazdrości. Skomentujmy te wydarzenia słowami pożyczonymi od leśniczego pana Kazimierza. Takie sprawy, proszę państwa.